Hitler podjął próbę przejęcia władzy. Był to pucz monachijski. Dwa dni po puczu Hitler został aresztowany i oskarżony o zdradę stanu w specjalnym sądzie ludowym. Niektórzy z jego współpracowników, w tym Rudolf Hess, również zostali aresztowani, podczas gdy inni, w tym Hermann Göring, uciekli do Austrii. Siedziba NSDAP została napadnięta, a jej gazeta została zakazana. To nie był pierwszy raz, kiedy Hitler miał kłopoty z prawem. W incydencie z września 1921 roku on i niektórzy ludzie z SA zakłócili spotkanie Związku Bawarskiego. Do tego wydarzenia miał się odnieść federalista Otto Ballerstedt, w wyniku czego nazistowscy awanturnicy zostali aresztowani. Hitler wtedy odsiedział miesiąc z 3-miesięcznego wyroku. Wydarzenie to działało zdecydowanie na jego niekorzyść. Proces Hitlera rozpoczął się 26 lutego 1924 roku i trwał do 1 kwietnia. Losow był głównym świadkiem oskarżycielem. Hitler złagodził swój ton procesu, koncentrując swoją obronę na bezinteresownym oddaniu dobru ludu i potrzebie śmiałych działań w celu ich ratowania, porzucając swój zwykły antysemityzm. Twierdził, że pucz był jego wyłączną odpowiedzialnością, co dało mu inspirację do tytułu Führer, czyli przywódca. Przy okazji wśród ławników było kilku fanatycznych nazistów. Hitler i Hess zostali skazani na 5 lat więzienia za zdradę. Otrzymali najłagodniejszy przewidywany wyrok. Rodzaj więzienia, który im przypadł, wykluczał pracę przymusową, zapewniał w miarę wygodne cele i pozwalał więźniom przyjmować gości niemal codziennie przez wiele godzin. Był to zwyczajowy wyrok dla osób, które według sędziego kierowały się honorowymi, ale chybionymi pobudkami. I ten rodzaj kary nie zaliczał się do więzienia powszechnego czy też więzienia dyscyplinarnego. W końcu Hitler odsiedział tylko nieco ponad 8 miesięcy tego wyroku i został przedwcześnie zwolniony za dobre zachowanie. Funkcjonariusze więzienni rzekomo chcieli dać Hitlerowi głuchoniemych strażników, aby uniemożliwić mu przekonanie ich do uwolnienia. Chociaż proces był pierwszym przypadkiem, w którym oratorium Hitlera było niewystarczające, wykorzystał on to wydarzenie jako okazję do szerzenia swoich poglądów poprzez wygłaszanie przemówień na sali sądowej. Wydarzenie zostało obszernie omówione w gazetach następnego dnia. Sędziowie byli pod wrażeniem, w wyniku czego Hitler odsiedział niewiele ponad 8 miesięcy i został ukarany grzywną w wysokości 500 marek. Jednym z największych zmartwień Hitlera podczas procesu było ryzyko deportacji z powrotem do rodzimej Austrii przez rząd bawarski. Sędzia procesowy sympatyzował z Hitlerem i stwierdził, że odpowiednie prawa Republiki Weimarskiej nie mogą być stosowane wobec człowieka, który myśli i czuje jak Niemiec. Krótko mówiąc, Hitler został osądzony jak Niemiec, a nie jak Austriak. W rezultacie nazistowski przywódca pozostał w Niemczech. Chociaż pucz upadł, dał Hitlerowi coś ważniejszego, a mianowicie narodową uwagę i zwycięstwo propagandowe. Odsiadując wyrok w zamknięciu, Hitler zdał sobie sprawę, że jedyną słuszną drogą są środki konstytucyjne, legalne, a nie gwałtowna rewolucja, i odtąd modus operandi Hitlera polegał na robieniu wszystkiego ściśle legalnie. W tym czasie Göring, znajdujący się w Austrii, uzależnił się od morfiny i innych leków przeciwbólowych i to uzależnienie trwało przez całe jego życie. Oczywiście rząd bawarski nadal gnębił Hitlera. Na krótko przed tym, jak Führer miał zostać zwolniony z więzienia, rząd Bawarii próbował go deportować do Austrii. Austriacki kanclerz federalny odrzucił wniosek z wątpliwych powodów, że jego służba w armii niemieckiej unieważniła jego obywatelstwo austriackie. W odpowiedzi Hitler formalnie zrzekł się obywatelstwa austriackiego 7 kwietnia 1925 roku. Po wyjściu z więzienia polityka w Niemczech stała się mniej bojowa, a gospodarka poprawiła się, co ograniczyło możliwości agitacji politycznej Hitlera. W wyniku nieudanego puczu w piwiarni partia nazistowska i jej organizacje z nią powiązane zostały zdelegalizowane. Na spotkaniu z premierem Bawarii, Henrichem, które odbyło się 4 stycznia 1925 roku, Hitler zgodził się szanować autorytet państwa i obiecał, że będzie dążył do władzy politycznej wyłącznie w procesie demokratycznym. Spotkanie utorowało drogę do zniesienia zakazu NSD 16 lutego, jednak po podżegającym przemówieniu, jakie wygłosił 27 lutego, władze bawarskie zakazały Hitlerowi wystąpień publicznych i zakaz ten obowiązywał do 1927 roku.
Aby zrealizować swoje ambicje polityczne pomimo zakazu, Hitler wyznaczył Gregora Strassera, Otto Strassera i Józefa Goebbelsa do zorganizowania i rozszerzenia partii nazistowskiej w północnych Niemczech. Gregor Strasser obrał bardziej niezależny kurs polityczny, podkreślając socjalistyczne elementy programu partii. Z czasem między Hitlerem a Strasserem pojawi się konflikt. Ważne wydarzenie, które przywróciło Hitlerowi sławę, to załamanie giełdy 24 października 1929 roku w Stanach Zjednoczonych. Skutki w Niemczech były tragiczne. Miliony straciły pracę, a kilka dużych banków upadło. Hitler i partia nazistowska przygotowali się do wykorzystania sytuacji kryzysowej, aby uzyskać poparcie dla swojej partii. Obiecali odrzucić traktat wersalski, wzmocnić gospodarkę i zapewnić miejsca pracy. Będąc w więzieniu, Hitler napisał Mein Kampf, Moja walka. Pierwotny tytuł to 4,5 roku walki z kłamstwem, głupstwem i tchórzostwem. Książka ta stała się fundamentem ideologii nazistowskiej. I to właśnie na podstawie tej książki naziści opracowali swój program wyborczy. Wybory federalne w grudniu 1924 roku, narodowo-socjalistyczny ruch wolności, czyli połączenie partii nazistowskiej z jeszcze inną partią, uzyskał zaledwie 14 mandatów w Reichstagu, czyli 3%. W 1925 roku naziści dostali prezent od rządu, a chodzi tutaj o skandal Barmata. Rządem weimarskim jako kanclerz kierował Gustav Bauer, socjaldemokrata. Pierwszym prezydentem Republiki od końca I wojny światowej był Friedrich Ebert, aż do swojej śmierci w lutym 1925 roku. Julius Barmat był rosyjskim Żydem, który stał się hurtowym kupcem o niedoskonałym charakterze. Po I wojnie światowej przeniósł się do Holandii, gdzie kupował żywność na eksport do Niemiec. Wszystko rzecz jasna opierało się na przekrętach. Barmat zaangażował się w spekulacje walutowe z funduszami, a firma inwestycyjna Barmata upadła pod koniec 1924 roku. Zarówno rząd narodowy weimarski, jak i pruski bank państwowy straciły kilka milionów dolarów w wyniku upadku tej firmy, a do zbadania sprawy powołano komisję. Powołano też do zbadania komisję pruskiego Landtagu. Większość prac śledczych pochodziła z tej komisji lub w wyniku jej pracy, a nie z Komisji Narodowej Parlamentu Centralnego. 30 grudnia 1924 roku aresztowano różnych funkcjonariuszy pruskiego banku państwowego. Bracia Barmat zostali aresztowani wczesnym rankiem w Sylwestra 1924 roku. Wstępne śledztwo sugerowało, że kilku prominentnych socjaldemokratów otrzymywało łapówki lub inne przysługi finansowe w zamian za poparcie kontraktów rządowych z Barmatami. Dowody przedstawiały się w bardzo konkretny sposób. Prasa prawicowa, w szczególności partia nazistowska, wykorzystały ten skandal jako narzędzie do wyrażania leżących u jego podstaw nastrojów antysemickich, antysocjalistycznych i antydemokratycznych. Austriacki komentator wnikliwie zauważył, że prawicowa prasa i kampania propagandowa wykorzystująca aferę Barmata jako pretekst i okazję do wyrażenia swoich poglądów była bardziej niebezpieczna niż przewroty wojskowe, którym poddana została Republika. Kampania prasowa przemówiła do serc i umysłów tych, którzy szukali wymówki i powodu dla trudów i dostrzegania niesprawiedliwości społecznej, które nadal musiały znosić Niemcy. Prawica skutecznie propagowała, że korupcja jest nieodłączną cechą demokracji i że jedynym rozwiązaniem jest porzucenie demokracji i powrót na drogi autokratycznej przeszłości. Afera była wodą dla młyna prawicowych propagandystów, którzy mogli krzyczeć na żydowskich spekulantów, a także krytykować socjalistyczne aspekty polityki. Sfrustrowani wyborcy mieli okazję skierować swoją niechęć do inflacji i spekulantów wojennych przeciwko konkretnym celom oraz przenieść odpowiedzialność za wszystkie wady społeczeństwa na socjaldemokratów. Takim sposobem naziści zyskali poparcie. I tak rozpoczął się ruch w kierunku władzy. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną historię. Zapraszam na Instagrama Światowej Historii i kanał Światowe Biografie. Trzymajcie się. Cześć.